Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja po Jeleniogórsku. Właśnie teraz pamiętajmy o historii. Koncert pieśni patriotycznych w kościele garnizonowym. Piękny, wspaniały koncert. Potrzebna jest krew. Po długim majowym weekendzie wita Państwa Paweł Guszała. Zaczynamy serwis. Wczoraj w centrum miasta odbyły się jeleniogórskie obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Na uroczystości nie zabrakło także naszej kamery. Obchody rozpoczęły się od odegrania hejnału Jeleniej Góry. Później przy akompaniamencie narodowego hymnu na maszt wciągnięta została polska flaga. Następnie, jako jedyny w trakcie uroczystości, głos zabrał Wojciech Hadży, przewodniczący Rady Miejskiej Jeleniej Góry. Zawsze, ilekroć mówimy o wolności naszej ojczyzny, wspominamy Konstytucję 3 maja, która, prawdę mówiąc, weszła w życie na krótko. Jednak była dokumentem na tyle ważnym i doniosłym, że jak żadna inna wpisała się na trwałe w podwaliny naszej państwowości. Dlatego teraz, kiedy sytuacja wokół nas jest również trudna, kiedy świat staje przed niespotykanymi wcześniej wyzwaniami, w momencie nieoczekiwanych zmian, w chwili, kiedy obok nas toczy się wojna, a Polska stała się azylem dla tysięcy poszkodowanych, właśnie teraz pamiętajmy o historii. Na tym zakończyła się pierwsza część obchodów. Po niej odbył się przemarsz przed kościół Podwyższenia Krzyża Świętego. Tam delegacje oraz chętni złożyli kwiaty przed pomnikiem Wolność i Niepodległość. Pod koniec odbyła się jeszcze msza święta w intencji ojczyzny. Zaraz po mszy świętej w intencji ojczyzny, która odbyła się z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, miał miejsce wyjątkowy patriotyczny koncert. Choć większość z nas 3 maja kojarzy z rocznicą uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji, to tego dnia odbywa się jeszcze jedno bardzo ważne święto. Jest święto dwóch matek, Matki Bożej Królowej Polski i święto naszej ojczyzny, która jest matką nas wszystkich, bez względu na religię, bez względu na wyznanie. Cieszę się, że w tej naszej świątyni jeleniogórskiej, w której od lat odbywają się tego typu uroczystości, możemy je nadal kultywować. Cieszę się, że pani minister zechciała też zorganizować ten wspaniały koncert, patriotyczny koncert, w którym będziemy mogli za chwilę uczestniczyć. Piękny, wspaniały koncert zatytułowany, jak już powiedział ksiądz prowąż Erbin, z dawna Polski Tyś Królową, polskie pieśni hymniczne. Przejdziemy myślami, śpiewem i duchem przez polską historię, poprzez wyśpiewywanie polskich hymnów od Bogu Rodzicy do Mazurka Dąbrowskiego. Bardzo cieszę się, że tutaj jest ze mną też pani Daria Wyrostek-Pelc, która jest organizatorem, ale też wykonawczynią w tym koncercie. I że właśnie szkoła tu w Jeleniej Górze, katolicka szkoła u Pankracego i jej uczniowie, ale też i nauczyciele, i rodzice, i przyjaciele są wykonawcami tego koncertu. Dużo młodych osób jednak chce i ma ochotę wykonywać i stare utwory, i młode, które mówią o dużo takich wartościach, o których już na co dzień zapominamy. Tak? A jednak młodzi mają... Czują to, że powinni o tym pamiętać i powinni jakoś troszkę też sympatyczniej może spędzić święto, które dzisiaj mamy. Matka,
Koncert patriotyczny odbył się pod honorowym patronatem Marzeny Machałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Wałbrzycha apeluje o oddawanie krwi. Potrzebne są odpowiednie zapasy tego życiodajnego płynu, aby móc zabezpieczyć szpitale. Odpowiednia rezerwa to bezpieczeństwo nas wszystkich, bo nigdy nie wiadomo, w jakim momencie będziemy zmuszeni sami z niej skorzystać. Jeleniogórski punkt w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych przy ulicy Lwóweckiej 18 czeka na osoby chętne oddać krew. Akcje poboru krwi odbywają się w środy, czwartki i piątki. Od jutra do najbliższego czwartku w kinie Helios obowiązywać będzie nowy repertuar, a w nim do zobaczenia będą takie filmy jak Strażnicy Galaktyki 3, Kicia Kocia mówi Dzień Dobry, Johnny Wick 4, Konsekracja czy Piękna Katastrofa. Oprócz tego w cotygodniowych heliosowych cyklach wyświetlane będą nie mniej ciekawe tytuły. W Helios dla dzieci Bing, w kinie Konesera 8 gór i 24 godziny. Więcej informacji o repertuarze dostępnych jest na stronie internetowej www.helios.pl. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.